Dzień dobry. Dzisiaj gościem OX.pl jest pani Sabina Urbaniak. Dzień dobry. Jak głosi tutaj koszulka, Fundacja Zwierzogród. Co to za twór? To jest fundacja, która powstała końcem 2021 roku, żeby nieść pomoc bezdomnym i potrzebującym zwierzętom. I w tym miejscu, w którym się właśnie znajdujemy, fundacja prowadzi przytulisko dla kotów. Tak, kotów jest tu dużo. Naliczyłem z 84, ale ile jest naprawdę? Naprawdę jest ponad setka. I pani je wyłapuje tak jakąś taką pułapką, łapką? Osobiście zdarzało mi się, natomiast mamy od tego też panią, która się tym stricte zajmuje. Jest to jeden ze sposobów, w jaki koty tutaj trafiają. Część jest na tyle oswojona, że dają się wziąć do rąk, część przywozi dla nas straż miejska bądź pracownicy schroniska azyl w Cieszynie. I koty mają tutaj opiekę, mogą zostać zaczipowane, wysterylizowane i zaszczepione. Dokładnie tak. I część kotów po tych zabiegach wraca w miejsce, w którym wcześniej bytowało. Natomiast część, które mają szansę na znalezienie domu, czyli są oswojone albo z różnych przyczyn nie mogą tam wrócić, pozostaje u nas pod opieką i jest możliwa do adopcji. Czyli kto chce adoptować, przygarnąć jakiegoś kota, to może się zwrócić do was. Jak najbardziej, może się zwrócić do nas, może się zwrócić telefonicznie, może się zwrócić przez Facebooka, przez maila. My podajemy wtedy link do takiego formularza zgłoszeniowego i umawiamy się na rozmowę w sprawie adopcji. A były jakieś trudne przypadki, na przykład choroby? No tak, zdarzają się. To jest taki moment zawsze dla nas najtrudniejszy, jako osób, które są wrażliwe na krzywdę zwierząt. I niestety często mimo naszych wysiłków, mimo poniesionych kosztów, mimo zaawansowanego leczenia, bo naprawdę gabinet, z którym współpracujemy, ma możliwości leczenia na bardzo wysokim poziomie, niestety nie wszystkie koty udaje się uratować. No jest to dla nas zawsze bardzo trudne przeżycie. Wspomniała pani o kosztach. Jak wy się utrzymujecie? Z czego? Jeżeli chodzi o źródła naszego utrzymania, no realizujemy umowy z miastem Cieszyn i ze schroniskiem dla zwierząt na właśnie wyłapywanie, sterylizację, kastrację kotów. Natomiast poza tym naszym głównym źródłem utrzymania są darczyńcy, tak, i darowizny. My jesteśmy zbyt krótko działającą fundacją, żeby móc skorzystać z tego 1,5%, tak. Na ten moment jeszcze nie mamy takiej możliwości, więc tak naprawdę wszystko jest w rękach osób, które nas wspomagają. Czyli można wspomagać, można wspierać kociogród. A jak wygląda taki zwyczajny pani dzień albo wolontariuszy tutaj pracujących? My w większości pracujemy zawodowo, więc zazwyczaj do południa no, jesteśmy w swoich pracach, natomiast dyżury w kociarni odbywają się codziennie, przeważnie po południu, no chyba, że jest to weekend od rana. No i wtedy sprzątamy tutaj tym naszym zwierzętom, karmimy je, wymieniamy wodę, podajemy leki, raz na jakiś czas sprzątamy generalnie, włącznie nawet z ozonowaniem tej kociarni, z tego względu, że to jest najlepszy sposób, żeby pozbyć się wszystkich takich niebezpiecznych bakterii, grzybów. No i wtedy tutaj jest nas naprawdę bardzo dużo, nawet kilkanaście osób. Natomiast na co dzień 5-6 osób to jest taki dyżur, który tutaj codziennie działa. Przeważnie każdego dnia są inne osoby i tak się wymieniamy. I to są wolontariusze czy osoby zatrudnione? Tak, nasza fundacja w zasadzie opiera się tylko na wolontariacie. Był moment, kiedy dzięki współpracy z inną organizacją, to była Fundacja Być Razem, mieliśmy tutaj stażystów. To były 3 osoby, natomiast to była forma projektu, która się zakończyła i na ten moment nie mamy żadnych stałych pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Mamy osoby właśnie, które w ramach zleceń łapią koty, natomiast my tutaj zajmujemy się tym wszystkim na zasadzie wolontariatu, włącznie z członkami zarządu. No to podziwiać. A na przykład jak ma na imię ten kot? A to jest Forest kot. O, i jaki charakter ma Forest? Dość taki śpiący jest, chyba go lubię. Forest jest bardzo spokojnym kotem. Jest naprawdę takim kotem dla ludzi, którzy cenią sobie właśnie spokój, stabilizację. On trafił do nas w dość ciężkim stanie. Tego w tej chwili nie widać, bo śpi sobie, drzemie, natomiast miał bardzo zaawansowany koci katar i z tego względu miał już spore zmiany w oku. Miał to oko rozcinane i to oczko ma po prostu takie już wrażliwe, całe życie tak będzie. Natomiast poza tym jest jak najbardziej bezproblemowym kotem, także polecam Foresta do adopcji. Jest uroczy. Tak, nie będziemy go teraz budzić. A ten, który podgryzał kable na przykład, ten? Nie, ten nie podgryzał, ten tylko się tutaj bawi myszką. Jest Morty.
Morty podgryzał kable, Morty był tu z bratem, brat poszedł do domu, Morty został. Dobrze, to jeszcze parę tutaj kotów zostanie. Niektórzy ludzie pewnie zabiorą część z nich, co oczywiście w rękach państwa. To zapytam na zakończenie jeszcze o pani takie marzenia, o plany w związku z, pewnie z fundacją. Tak, mamy bardzo dużo planów. Chcemy na pewno rozwijać naszą działalność. Myślimy o pójściu w kierunku działalności gospodarczej, więc takie plany gdzieś na horyzoncie są. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie uda nam się je zrealizować i że będziecie Państwo mogli nas tutaj odwiedzać w dużo szerszym gronie niż do tej pory, a przy okazji być może napić się też dobrej kawy. Aż tak, kot i kawa, kaka. Dobrze, to jesteśmy na Freszczackiej w Cieszynie. Oczywiście to zadam ostatnie pytanie, bo teraz mi się nasunęło, a przed włączeniem kamer o tym trochę rozmawialiśmy, o chorobę kotów tajemniczą, która była. Czy jakoś tutaj się udało nie spotkać z tą chorobą? Na całe szczęście udało nam się do tej pory jej uniknąć. Wprowadziliśmy też dodatkowe zasady dotyczące higieny, żeby zmniejszyć też ryzyko zakażenia. Przez pewien czas nie było odwiedzin w kociarni. Bardzo zwracamy tu też uwagę na nasze zachowanie, czyli na zmianę obuwia, na zmianę odzieży, dezynfekcję, więc robimy wszystko, żeby w tym, ale też innych przypadkach, bo to jeden z takich przypadków chorób, a jest ich w środowisku bardzo dużo, które możemy tutaj przynieść, żeby jednak to ryzyko zmniejszyć. Także miejmy nadzieję, że tak się też dalej będzie udawało. Sabina Urbaniak była naszym gościem. Bardzo dziękuję.